Synku, synku, wyrzuć proszę śmieci. Ojej, znowu? No tak, pełno tu plastikowych butelek po napojach, różnych opakowań czy moich rysunków. Mamo, skąd się bierze tak dużo śmieci? No cóż, każdy z nas wytwarza mnóstwo odpadów. O, sam pomyśl. Puste opakowania po jogurtach czy mleku, kartony i gazety, resztki z kuchni czy ogrodu, zużyte chusteczki, popsute zabawki czy wyczerpane baterie. Niestety, na takie odpady nie działa żadne magiczne zaklęcie. Dlatego musimy z nimi odpowiednio postępować. To znaczy, że co mam z nimi zrobić? Na początek rób wszystko, żeby wytwarzać ich jak najmniej. Łoś czystoś ma na to radę. Koniec z foliówkami, koniec z bateriami. W śniadaniówce noś kanapki i naprawiaj swe zabawki. To prawda. Na zakupy najlepiej nosić szmacianą torbę i kupować tylko to, co jest nam potrzebne. A jeśli już powstaną jakieś odpady, to trzeba je segregować. Segregować? Oczywiście, musimy to robić. Dołącz do drużyny ekobohaterów i razem dbajmy o środowisko. Łosiu czy Stosiu, podpowiesz coś? Segreguję, nie marnuję. Plastik i metal do żółtego pakuję. Krótko i na temat. To ja może coś dopowiem. W żółtym pojemniku oraz worku umieszczamy plastikowe butelki po napojach, foliówki, opakowania po jogurtach i słodyczach, kartoniki po mleku i sokach oraz puszki. Przed wyrzuceniem najlepiej najpierw zgnieść opakowanie. A co z papierowymi odpadami? Do niebieskiego pojemnika lub worka powinniśmy wrzucać opakowania z papieru i tektury. Zapisane kartki, gazety, ulotki, zniszczone książki czy zeszyty. Tylko pamiętaj, papier, który tu wrzucasz, nie powinien być zabrudzony albo tłusty. W niebieskim umieszczaj makulaturę, pokaż swoją ekologiczną kulturę. Tak, ale na tym nie koniec. Osobno trzeba zbierać też szkło. Miejscem na puste szklane butelki i słoiki jest zielony pojemnik. Trzeba je wrzucać luzem, bez foliówek. W zielonym stłuczka szklana. Selektywna zbiórka udana. No dobra, a co z odpadami z kuchni? Przecież mamy dużo obierek po owocach i warzywach, skorupek po jajkach, fusów z herbaty. Czasem trafi się stary chleb. Albo resztki ziemniaków z obiadu. Masz rację. To są bioodpady. Do tej grupy należą nie tylko resztki kuchenne, ale również inne organiczne odpady. Na przykład z ogrodu. Do brązowego pojemnika powinny zatem trafić także skoszona trawa, liście czy zwiędłe kwiaty. Co ważne, do pojemnika na bioodpady nie wolno wrzucać mięsa, kości, ości czy produktów mlecznych. Takie odpady utrudniają proces przetwarzania ich na przykład w cenny nawóz. Podobnie jak foliówki. Dlatego do pojemnika wrzucamy bioodpady luzem, bez worków. Kompostuję, nie marnuję. Ojej, znowu jakieś trudne słowo. Ale ważne. Powtarzaj za mną. Kompostowanie. Może trudno się to wymawia, ale kompostowanie wcale nie jest trudne. Jeśli masz przy domu ogródek, warto prowadzić własny kompostownik, czyli miejsce, do którego będą trafiały nasze bioodpady. Kompostowanie to prosta rzecz, bo w zasadzie nic nie musimy robić. Tu odpadami zajmie się sama natura. Wystarczy trochę wilgoci, odpowiednia temperatura powietrza, lekki przewiew i z naszych bioodpadów po kilkunastu miesiącach powstanie kompost. Czyli taki naturalny nawóz do wykorzystywania w ogródku. Jest puszysty i pachnie ściółką leśną. Na takim kompoście bardzo ładnie rosną rośliny. Są zdrowe, pięknie kwitną i wydają owoce. Czyli warto segregować te bioodpady, bo powstaje z nich coś pożytecznego. Warto, ale dotyczy to wszystkich wymienionych wcześniej odpadów. Podzielone przez nas śmieci w domu z żółtego, niebieskiego i zielonego pojemnika lub worka trafiają do nowoczesnego zakładu odzysku odpadów, gdzie są jeszcze dokładniej segregowane. Poczekaj, on się nazywa...
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Orli Staff. Właśnie. Dziękuję, Łosiu czy Stasiu. Ten zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staff został ostatnio tak unowocześniony, że można w nim przetwarzać w ciągu jednego dnia ponad 400 ton odpadów. Wyobrażasz to sobie? To ilość, jaką dziennie przywozi 50 śmieciarek. Wow! Naprawdę? W ciągu jednego dnia? A co się potem z nimi dzieje? Takie odpady jak szkło, metal, plastik czy papier trafiają do sortowni w Orlim Stawie. Tam będą jeszcze dokładniej posegregowane, a stamtąd pojadą do zakładów recyklingu, gdzie zrobią z nich nowe, przydatne produkty. Na przykład jakie? Z plastikowych butelek powstaną nowe butelki, bluzy polarowe, zabawki, ławki czy długopisy. A odzysk metalu to nowe puszki, rowery czy oprawki do okularów. Dzięki selektywnej zbiórce makulatury powstają na przykład zeszyty, papier toaletowy i opakowania do jajek, a recykling szkła oznacza kolejne szklane butelki i słoiki. Natomiast zebrane w naszych domach odpady bio trafiają do specjalnej instalacji fermentacji w Orlim Stawie, gdzie będą przetworzone w biogaz, z którego powstanie ciepło i prąd elektryczny wykorzystywane następnie na potrzeby zakładu. Dodatkowo w wyniku fermentacji bioodpadów otrzymamy nawóz, który będzie można wykorzystywać w rolnictwie lub w naszych ogrodach. Czyli wszystkie śmieci da się przerobić na coś pożytecznego. No, niestety nie wszystkie. Te odpady, z których nie da się już nic zrobić, mogą trafić do nowoczesnej instalacji, gdzie zostaną bezpiecznie spalone. Ale część śmieci zostanie jednak przewieziona na składowisko, gdzie zostają już na wiele, wiele lat. A najgorsze są brudasy. To oni zaśmiecają nasze lasy. To smutne. Takie porzucone w lesie odpady, plaże zaśmiecone opakowaniami po chrupkach czy napojach. Zaśmiecanie środowiska to poważny problem. Tak samo jak spalanie odpadów w domowych piecach. W ten sposób powstaje szkodliwy dym zwany smogiem, który zatruwa nas i całą okolicę. Dlatego razem dbajmy o czystość środowiska w naszym najbliższym otoczeniu. A ty przyłączysz się do naszej drużyny ekobohaterów? Kto odpady segreguje, na wielkie brawa zasługuje. Film dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. Więcej informacji na www.orlistaw.pl.